Kręcisz się tutaj, przynajmniej u mnie. Ja mam, wiesz co, nadal wczytywanie. O, dobra. Dobra, pogoda jest w porządku. Aczkolwiek ciemna, bo mi się wydaje, że jest. A ja byś powiedział mi, jakie masz setup, bo w sumie, bo ja mam jakiś stary, więc nie wiem, czy on będzie dobry aż taki. Mogę ci podać. Dobra, dzięki. Już? Tak, tak. 8-10. Mhm. 155. There's a few cars out on track. Perhaps we should get out there before it gets busy. Max prawo, max lewo. Czyli minus 2,5, minus 2. Mhm. 0,07. 0,20. Okej. Zawieszenie 1,71. Dobra. 7,17. Okej. Hamulce 100 na 50, tutaj maksy. Mhm. I opony 2,42 i 2,35. Okej. Dzięki. Nie wiem, na tym na razie zrobiłem 1,14,4. Ale no, mówię, byłem bardzo blisko. Tylko niestety właśnie na tym ostatnim zakręcie unieważniłem śrubą. Można powiedzieć, te od opony. Ja miałem 30 praktycznie jeszcze do urwania, spokojnie. A chyba teraz sobie wyjadę. A pochmurno bardzo. No mówię właśnie, że jestem. Ma nie padać. Jak wyjeżdża się, to o wiele jaśniej jest.
długi tutaj ten pitlane jest. To jest pierwszy tor, na którym w tej wersji 2021 naprawdę goniłem wczoraj na hardach. I dało się jechać na tych hardach. Bo tak to jest ciężko, ale tutaj jakoś naprawdę w ogóle nie zużywały mi się te hardy. Bardzo fajnie kleiły. Chłopcie mnie rozwalił niestety na pierwszym kółku. No i dojechałem na hardach wczoraj, prawie cały wyścig. Mhm. No widziałem tam, on cię tak zahamował. No już drugi raz z rzędu, bo tydzień temu to samo było. Też zahamował. No widzę, że kolega tutaj nieźle poszalał, ten co przyszedł. Od razu 1.14.8. You find yourself getting understeer, then you're not getting enough grip from the front tire. Could mean that the car isn't being allowed to lean on the tire, possibly caused by a front suspension that's too stiff, or maybe the front wing isn't producing enough downforce. Checks complete. All personnel be aware, we have a car leaving. That's P2. You're currently in second place.
less than a lap of fuel now. The tank is empty. So far, our fastest lap is a 1:14.8. Jak tam się jechało? Wiesz co? Pierwsze okrążenie unieważniłem, a drugie, no 1:16.2. Nie za dobre. Standing by. Ale teraz znowu, wiesz, jak będę robił. No, muszę pierwszy sektor, bo skrzanie jest strasznie. A teraz będę, wiesz co, brał takie większe ryzyko. A tak dosyć bezpiecznie jeździłem. We've only got 2 laps of fuel left.
That was a heck of an impact. Let me know you're okay. No, ładnie. No. Ja za chwilkę będę. Dobra. Oh!
już jestem. Ty jeździsz w dwóch splitach? No, jakoś tak wyszło. Mhm. Nie no, Błażej mi napisał, czy chciałbym pojechać. To już jechałem tydzień temu, myślałem, że to uwagi na to, że wygrałem, ale napisał mi w czwartek. Czy nie chciałbym pojechać? Jako rezerwowy jeżdżę w pierwszym. No to masz dobry trening, nie? Najlepszy. Nie no, powiem ci, że dzięki temu dzisiaj, wiesz, usiadłem i ten, no zresztą mówię, no, trochę poprawiłem czas niż to, co było wczoraj. Clutch bite is good, gearbox is responding normally. Make sure to warm up the tires and brakes. Warm the tires and brakes throughout the lap. Weather shouldn't play a factor today. We're expecting it to remain dry throughout. Keep an eye on the lights. The start sequence will begin as soon as the grid has formed. Be ready with the clutch. O Jezu. Zapomniałem, że takie same opony, co nie? Jak wtedy. A wziąłem med. There's been an incident on track resulting in loose debris. Fortunately, the marshals have managed to clear it up in time and there are no plans for a safety car right now.
Okay, DRS is now available. There's been an incident on track, but officials aren't looking to push for a safety car right now. Just be careful. Thank you.
Okay, clear. Good. Good job. Nice overtake. Gap to teammate behind is 36.3 seconds. We're approaching the pit window. You'll be on the hards. Be aware, we expect the grip levels to start falling away soon. The gap behind us is 6.0 seconds. There's been an incident on track resulting in loose debris. Fortunately, the marshals have managed to clear it up in time and there are no plans for a safety car right now. A new strategy is available on the MFD.
Release, release. Okay, you only have to stop once now. One stop left. Sekund się w pitlane jedzie. Dobra, dostałem 5 sekund za to, że wiesz co, gra się zbugowała i kazała mi oddać pozycję komuś, wiesz? Dostałem 5 sekund, ale zrobiłem screenshota, więc jest dobrze. Safety car is in this lab. Safety car in this lab. Let's make sure those tires are up to temperature and remember there is no overtaking until the timing line. Stay in position until the green flags. Track is clear. Green flag. We're leading our teammate by 5.9 seconds. Ulala! Co to było?
There's been an incident on track, but officials aren't looking to push for a safety car right now. Just be careful. No, było blisko. Powiem ci, leciał mi przed nosem. Kurde, co tu się stało? Oni 130 na godzinę w tej szekanie jechali. Okay, the stewards have now enabled DRS. DRS is now online. Green flag. The car ahead is beginning to pull away. Wow, ale wyprzedziłem, szkoda, że nie nagrywam. Bo jednym kołem na trawę wyjechałem, wiesz? I wyprzedziłem tak. Gap to car in front is 1.8 seconds. Check your MFD for a new strategy option. Thank you.
to teammate behind is 9.8 seconds. Okay, gap ahead is 2.6 seconds. Caution, caution. Okay, clear. Approaching the pit window, you'll be on the softs. Thank you.
Box, box, we're coming in this lap. We're leading our teammate by 18.6 seconds. Kurde, co on robi? Break testuje mnie. Femito. Ja nie wiem, co się dzieje, bo jedzie mega wolno. No wyprzedź go. No wyprzedziłem, tylko nie wiem. Ścina zakręty i mega wolno. Jestem szósty teraz. A ty który jesteś? Trzeci. To ładnie. Our gap to the car in front is 4.6 seconds. No issues with tire wear for now. Keep taking care of them.
safety gap to the car ahead is 6.1 seconds. We have 5 laps of fuel remaining. A new strategy is available on the MFD. Drop your speed, our delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. Zjeżdżać na softy? No nie wiem właśnie. Ja chyba zjeżdżam. Ja zobaczę co zrobi ten Big Bananek, bo... Ja mam 6 sekund kary. Zjechał. Dobra, zjeżdżam. Może nie będzie długo trwał ten safety. Ja też zjeżdżam, bo ja mam 6 sekund kary. To i tak zjeżdżam. Exit, exit now. Nie no, wszyscy zjechali, także spokojnie możesz zjeżdżać. Up to speed now. Let's get some heat into those tires. Nie przeszkodziłem chyba, co? Nie, nie, nie. Jezu, musiałem czekać 5 sekund. Za tą karę, że... No ale to wiesz, bo przed tobą wszyscy mają kary, także... Brawo. Wiedziałem, że to się tak skończy, no. Co się stało? Nie no, cytrusek we mnie walnął, wiesz no. A tak wiesz, cały czas podjeżdżał. A, to właśnie mi też tak podjeżdżał. I raz tak mega blisko podjechał i wtedy mi się ten komunikat wyświetlił. No do odwołania to jest w ogóle żart. Do końca... A, muszę ci oddać zaraz, wyprzeźmy. Do końca weekendu można tak zgłaszać. Nie wiem. I ty dostałeś 5 sekund, tak? Przez to. A, to wiesz. Gorzej teraz się stało, że ten.
Żeby nie walnąć w tego Big Bananka, musiałem nerwowo odejść. Okay, let's get ready to go racing again. The safety car is in this lap. When the field accelerates, remember, there is no overtaking until the green flags. Safety car in this lap. Muszę oddać kolejnemu, wiesz? Bo tak podjechał blisko. A widzisz co on robi? Green flag. Jak się tam rozwalił? Co to było? Uważaj. There's three laps of fuel remaining. Myślałem. No, po wewnętrznej. Ładnie. Great maneuver. You made it look easy. DRS has been enabled. DRS is now enabled. Gap to car in front is 2.4 seconds.
piąty jestem, a ty czwarty. Znaczy no przede wszystkim wiedziałem, że tak to się skończy, bo on bardzo blisko podjeżdżał, on mi cały czas migał albo w prawym lusterku, albo w lewym, więc widziałem, że za chwilę albo on dostanie karę, albo obaj dostaniemy karę. Natomiast no jeżeli chodzi o cały wyścig, no kwalifikacje mogły być lepsze, to drugie okrążenie, znaczy pierwsze, tam strasznie ten pierwszy sektor popsułem, w drugim już było lepiej, ale niestety zakończyłem szybciutko. No a wyścig bardzo fajny, no zaczęło się fajnie, tutaj mówię, no wszystko było dobrze do ostatniego tego safety cara. Jakieś tam miałem plany, żeby przycisnąć, więc nie wiem, czy tak mnie ta kara troszeczkę podcięła i był taki moment tam w zakręcie, że safety car strasznie zahamował, Big Bananek też bardzo zahamował. Ja, żeby w niego nie uderzyć, nerwowo odbiłem w prawo i przez to straciłem kilka pozycji, no ale na końcu udało się to fajnie odzyskać i na pewno bardzo fajne ostatnie kółko. Szkoda tylko tej kary i szkoda tego drugiego miejsca, bo tak naprawdę mam nadzieję, że tak by się to zakończyło. Tak z mojej strony to wygląda. Tutaj warte uwagi jest twoje tempo w wyścigu, gdzieś tam cały czas byłeś za tą czołówką. Może nie gdzieś tam byłeś zaangażowany w walkę, ale oglądałeś to z jakiejś tam odległości. Także gratuluję równego tempa.